Ukraińcy likwidują kolaborantów. Zabity jeden z zarządców ISW. Ukraińscy partyzanci przeprowadzają zamachy na kolaborantów. Ukraińscy partyzanci atakują władze okupacyjne na zajętych przez Rosję terenach. Informacje o zamachach na kolaborantów potwierdzają źródła ukraińskie oraz amerykańskie. Choć Kreml próbuje w różny sposób przyłączyć podbite tereny do Rosji, to stale napotyka na wiele trudności. Ukraińskie Centrum Narodowego Ruchu Oporu poinformowało, że nieznani sprawcy dokonali w obwodzie charkowskim zamachu na kolaboranta Jewchenija Junakowa. Mężczyzna zginął w wybuchu bomby, podłożonej w jego samochodzie. Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną ISW, był on powołanym przez Rosjan zarządcą miasta Wyryburg. O jego śmierci informowały też rosyjskie media. Wojna na Ukrainie. Seria zamachów na kolaborantów. Zamach na Junakowa przeprowadzono w niedzielę, zaledwie 4 dni po ogłoszeniu przez Rosjan utworzenia administracji okupacyjnej w zajętych miejscowościach obwodu charkowskiego, podkreśla ISW. Centrum Narodowego Ruchu Oporu przypominało również, że współpracujący z Rosją urzędnik Serhii Tomka, który uważał się za wiceszefa policji w Nowej Kachowce, w obwodzie chersońskim, został zastrzelony w samochodzie przez nieznane osoby. Podkreślamy więc jeszcze raz, kolaboracjonizm zabija, dodano w komunikacji ukraińskiego centrum. ISW zaznacza, że źródła rosyjskie informowały również o przeprowadzonej przez nieznanych sprawców próbie zamachu na powołanego przez Rosję szefa administracji obwodu chersońskiego na południu Ukrainy Władimira Saldo, a także próbie zabicia kolaboracyjnego szefa władz rejonu Melitopola w obwodzie zaporowskim Andrija Sichitu. Rosja próbuje przyłączyć nowe tereny, Kreml w dalszym ciągu dąży do przyłączenia do Rosji okupowanych terytoriów Ukrainy, nie tylko w Donbasie. Putin uprościł procedurę nadawania rosyjskiego obywatelstwa wszystkim obywatelom Ukrainy, co może wskazywać na zamiar aneksji okupowanych terytoriów, w tym obwodu charkowskiego, ocenia ISW. Rosyjska armia wciąż mierzy się tymczasem z dezercjami i niedoborem żołnierzy. Rosjanie przeprowadzili w poniedziałek ograniczone i nieskuteczne ataki na północny zachód od Słowiańska i na wschód od Doniecka. W dalszym ciągu prowadzili też ostrzały artyleryjskie i ataki z powietrza w okolicach Siewierska i Bachmutu, napisano w raporcie. Jak dodano, Białoruś w dalszym ciągu udostępnia Rosji swoją przestrzeń powietrzną, a według blogerów z niezależnego projektu białoruski Hajun po raz pierwszy od kwietnia latał w niej rosyjski samolot wczesnego ostrzegania AWACS. Zdaniem ISW przywódca Białorusi Aleksander Łukaszenka wspiera rosyjską inwazję pod presją Putina, ale bezpośredni udział białoruskich wojsk w wojnie wciąż jest mało prawdopodobny.